Hej, dzień dobry, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Demonidias i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w LX2 na moim kanale i na sam początku chciałbym też bardzo podziękować, no i serdecznie powitać Damiana W. w gronie patronów. Naprawdę bardzo ci dziękuję, Damianie, za to, że dołączyłeś do grona osób wspierających mój kanał. Mam nadzieję, że dalej się będziesz dobrze bawił z tym, co robię i mam nadzieję, że też oglądasz serię z LX-a, która nie jest jakoś wielce popularna u mnie. No i właśnie, słuchajcie, chciałem opowiedzieć troszeczkę tutaj o samej serii, natomiast też w tym czasie postaramy się dostać chociażby do tej gromady komórek niebianów na... niebianidów, przepraszam, na zachód. No, innych miejsc będzie w miarę tam, powiedzmy, blisko. Może ewentualnie poza północą, gdzie nie udało mi się tego jakoś sensownie zlokalizować. Ustawimy sobie może nawet i... to jest ten znacznik, to nie. Wyróżnienie celu możemy w ten sposób zrobić. Oj, teraz pięknie wiemy, że musimy iść w tym kierunku. Z... chyba z tego miejsca byłoby najszybciej, z fortu mimo wszystko. Słuchajcie, jeżeli chodzi o serię, to... być może nawet zauważyliście po tym odcinku, że jest on troszeczkę krótszy i to jest właśnie takie moje ogłoszenie, że generalnie jest ostatnio mały problem, to być może nawet widzieliście po tym, że nie było odcinka z Elden Ringa na kanale, ale to też wcześniej trochę już przy Eleksie zauważyłem. To znaczy jest problem jakiś ostatnio YouTube'owy z przetwarzaniem filmów. Nie wiem, czy to tylko u mnie na kanale, ostatnio niektórzy też widzowie skarżyli się, że nawet jest problem z odpaleniem wyższej rozdzielczości, że te filmy się bardzo długo buforują i tak dalej, ale sprowadza się to wszystko do tego, że jest... okolica wydaje się gęsto zaludniona, okay. Lecz umocnienia są zbyt słabe, by teren nadawał się do zamieszkania. No ale mimo wszystko jakoś mieszkają. Zaleca się wznieść mury. Standardowo niczego nie zaobserwujemy, więc... generalnie jest jakiś ogólnie problem na YouTubie i przez najbliższy czas postaram się postawić na taki system, że odcinki nie będą tak długie, jak były do tej pory, a będą krótsze, natomiast będzie ich trochę więcej. Ja to znaczy myślę, że tak będę celował w 20-25 minut odcinki, także uprzedzam, bo to jest bardzo taki nietypowy jak dla mnie czas trwania materiałów, bo one zazwyczaj to z różnych serii trwały tam właśnie około 30-40 minut, czasami 45-50, różnie. No ale tak średnio to właśnie coś koło tego było. Natomiast dwie rzeczy są. Takie na plus, myślę bardzo. Zaraz to powiem. Kurde, dużo was tu. Oh shit! Raptor jeszcze tutaj przyleciał. Dobra, ale chyba... tak, 180 expa. Już sobie nawet z raptorami, słuchajcie, radzimy. Dzięki nowym rzeczom. O ekwipunku też zaraz sobie pogadamy. Natomiast tak, dwie rzeczy. Takie na uspokojenie, na otarcie łez być może, czy wyjaśniające. Tak już serio mówiąc. Po pierwsze, odcinki z Eleksa... no, będą, tak jak mówiłem, na razie troszeczkę krótsze, natomiast będzie ich więcej. O, ciekawe, czy Kaja zdążyła się uspokoić. O, czyli już... mroczny Elek już jest dobrze. Dostatecznie przyprawia nas o ból głowy. Może Kaja będzie w stanie pomóc. Odwiedzę ją. Dobra. Ale tak, drużba, służba nie drużba. To sobie ogarniemy, ale... no jeszcze trochę... mamy tu... o kurde. Okej, okay, do ogarnięcia spraw. Po pierwsze, odcinki z Eleksa, to już kończąc mam na myśli, mam nadzieję, moją myśl, to tak. Będą krótsze, natomiast będzie ich więcej. Myślę, że tak od 3 do 4 odcinków dziennie możecie się spodziewać przez najbliższy czas, żeby po prostu nadrobić jakoś ten stracony, powiedzmy, czas, przez to, że one będą troszeczkę krótsze. Także w tak ostateczności dostaniecie mniej więcej taką samą liczbę materiałów, jak bym normalnie i tak wrzucał, nie? W sensie tak minutowo jakby sobie to przeliczyć. Być może nawet troszeczkę więcej. Natomiast druga sprawa jest taka, że mimo wszystko, jak już sytuacja się troszeczkę unormuje, mam nadzieję, że to będzie kwestia raczej paru dni, będę wam dał znać wszędzie, także się nie martwcie, ale jak się unormuje, to nie tyle co wrócimy do tej długości odcinków, takiej 45-minutowej i tak dalej, co myślę, że sięgniemy po nieco dłuższy nawet wymiar trwania odcinków, tak celowo by nawet w godzinę.
żeby materiały były troszeczkę dłuższe, ponieważ te questy są naprawdę takie powolne, jest dużo dialogów w Eleksie i myślę, że to byłoby naprawdę spoko. I moglibyśmy to zrobić nawet jeszcze w 4K. Czasami tak nawet widzę, że się da, jak ponagrałem sobie sporo do przodu, to nawet jakby ten film się przetwarzał, o kurde, co to jest? Nawet jakby się przetwarzał długo, to i tak byłoby git. Analiza funkcyjna. Skuteczność konwertera 0%. O, super. Jednostki monitorujące. Nie mam pojęcia, co to jest, ale to jest na pewno... O Boże. Co to było? What? Okej, okay. Więc podsumowując, Eleksa będzie mniej więcej minutowo tyle samo, będzie on trwał trochę krócej, będzie się częściej pojawiał. Nie chodzi mi o nastukanie wyświetleń, bo sami widzicie, że nie są to odcinki popularne, a później one będą i tak po prostu dłużej, więc nawet na plus mnie wyjdzie się, tak tylko to chciałbym wytłumaczyć. Jak coś, macie jakieś pytania, to piszcie śmiało oczywiście. Analiza udana, zaleca się restart systemu. Chcesz zresetować konwerter? Potwierdzam. Restart pozwoli ocenić, jakie naprawy są potrzebne w celu aktywacji systemu. To chyba nie najlepszy pomysł. Powinniśmy się cieszyć, że ten sprzęt już nie działa. Ha. Czyli rozumiem, że nie mamy się wbijać tutaj jednak. Tego konwertera. To było nieodłączną częścią grania w Eleksa 1, jak pamiętacie. A jak nie, to zapraszam do obejrzenia pierwszej serii właśnie z Eleksa na moim kanale. A jeżeli chodzi o temat ten drugi, czyli ekwipunek, to bardzo dziękuję też za rady. Tutaj napisaliście m.in. to, że właśnie no zbroi jakieś lepsze, to ja raczej tak nie znajdę podczas questowania, czy podczas nawet zwiedzania i zabijania jakichś tam potworów. Że to jest raczej... O, to nie żyje. To jest raczej temat do kupienia po prostu. Jezu, ale rozczłonkowali go. Sakra, nie? Także dziękuję za cenną, aczkolwiek smutną informację i postaram się... Zobaczymy, co to jest. Postaram się w takim razie kupować coraz te lepsze części ekwipunku. Już tak bardziej z czystym sumieniem. Bo do tej pory miałem wrażenie, że trochę kłopoty robię, kupując takie ci głowy tak drogie. Ale widać, że jednak nie. Boże, ileś tu jest. Upieżcy nie żyją. Eleksit, bardzo dużo eleksitu swoją drogą tutaj. No, tym moglibyśmy wysadzić tu wszystkich swoją drogą też. Nie teraz! Nie teraz! Czy mnie wy... Tak, przyuważą mnie. Okej. Okay. Jeszcze ten level dostukam i będziemy mieli już odblokowaną... nową broń. Ta obecna wcale nie jest zła. Prawdę mówiąc. Ej, ja mam chyba te... Ja już mam te punkciory, dobra. O kurde. Czekajcie, to tak, siła. Plus jeden, czyli możemy korzystać z tego już? Nie, nie możemy, aha, czyli ten... Czyli po cholery mi w takim razie ta premia plus jeden, co? A, to jest już z premią, dobra. A, czyli tak muszę jeszcze wbić ten level. Kurde. No, bo mi zbraknie. Ajajaj. Ale będzie naprawdę potężna broń. Co z czego korzystam? Co to? Szczur takie dźwięki wydaje? Czy co jest, grałem? Czy to wszystkich zabiłem? O, standardowe spodnie morkonów. Ej, patrzcie, to jednak trochę przeczy temu, że... Nie mogę zdobyć żadnych sensownych rzeczy, nie? Przecież znalazłem świetne spodnie. Znaczy w porównaniu do tego, co mam obecnie. To są proste spodnie rebelianta, a spodnie morkonów wydaje mi się, że mogą być naprawdę lepsze. No pewnie, o 15. Plus 20 pancerzy ogólnie mają, a to miały 5. Dobra, będziemy jak morkon wyglądali, ale no... Trudno. Oh shit! To jest leśny troll. Dobra, zostawmy ich w spokoju, bo nigdy nie dotrę do miejsca docelowego.
Przydałby się portal jakiś w tych terenach. Bo na północy popełniłem błąd i go nie zlokalizowałem. Co to jest? To ustrojstwo. Ej, to wygląda jak to coś na niebie. Czy to jest związane z obcymi? Na pewno. Czy to jest może miejsce, do którego miałem dostać się? Ej, tu jest obcy chyba. Ale jaja, patrzcie. Poziom ryzyka krytyczny. Zaleca się ucieczkę. Wykolejeniec. O kurde, jeszcze coś tutaj przylazło oczywiście. Dobra, leży. Zdeptał go Jax. Nice, 250 expa. Zarażony barżant. Kurde. Co jest grane? What? Co tu się stało? Czemu to mnie tak odrzuciło? Lecz się, Jax. Dobra. Możemy pogadać o tym? Analiza systemu. Analiza w toku. Zoptymalizowano główny protokół. Ale ma paskudne tekstury. Nie wiem czemu. Mroczny Alex. Dobra. Nic z tym nie zrobiłem. Serio już? Tu jest jeszcze jakiś, widzę. Szperacz. I też ma taką kulę, jak to. Fragment DNA powinien pomóc Dawkinsowi. Tak, to wiemy. Powinien pomóc i mamy jeszcze 3 do odnalezienia. W badaniach. Powiadał mnie go o nim. Wydaje mi się, że lepiej by... najpierw je zlokalizować. Pytanie, czy to nie jest na górze, cholera. Czy to będzie tak normalnie w... mieście Mrokonów? Wątpię. Stałem, że na górze to jest. Teraz tak. Do końca może? No, ale tarka nie zaszkodzi. O. Kurde, nie wiem, szczerze wiecie. Pokazywało, czy jesteśmy na odpowiednim poziomie. Czy wyżej, czy niżej, to już by było wszystko świetnie. Rozpoczynam optymalizację systemu. Zalecana analiza środowiska. Tu jest ten kan. Radzę ci odejść. Aha. W samą porę. Bardzo wygadane. Teraz nie mogę. Może tędy, kurde. Do środka wstęp mają tylko prawdziwi słudzy Rawaka. Czy jesteś prawdziwym sługą Rawaka? Przysyła mnie Khan. Wpuść mnie. Jasne. Zawsze mówicie, że przychodzicie od Khana. Uwierzę, jak usłyszę to od niego. Zejdź mi z oczu. O Boże. Dość. Serio?
Okej. Można i tak. Pytanie, czy ja się wbiję do właściwego miejsca. Stój! Kurde. Zwykły lud nie ma czego szukać w tej dzielnicy. Natychmiast się stąd wynoś. Dobra, nie zrobimy tego. Stawię to na jako ostatni punkt w takim razie. O, tu jest bardzo blisko. Dobra, dobrze, chociaż ten teleporter mamy. Nie mieliśmy blisko tych frakcji ani, nie? Niestety u banitów ani u albów. Bliżej albów się znajdujemy definitywnie z tego teleportera. Natomiast do banitów za bardzo się nie dostał. Powiem wam, że naprawdę, kurczę, niezmiernie mi miło, że nadal jesteście w tej serii i że ją nadal śledzicie u mnie na kanale. Tak jak mówiłem, no seria będzie na pewno ukończona, nie? Tak jak obiecałem, tak też zrobimy oczywiście. Widzę, że tutaj niektórzy się czasami dziwią, że a czemu nagrywasz, a nie, nie wiem, tylko Elden Ring. Uwielbiam obie gry i po prostu, no, ochotę grać w to i to, nie? Nie rozumiem, dlaczego ktoś z tego nie ogarnia. Ale nie martw się, ale jak będzie skończone. Chyba, że jakiś, nie wiem, glitch wyskoczy i save usunie na przykład czy coś. Ale innej opcji nie biorę pod uwagę. Dobra. Następny przydatny fragment DNA niebianikula. Może wysiłek się opłać. Miejmy nadzieję, że się opłaci. Pamiętacie, to już jest drugi akt przecież. O kurde, ile jest tutaj. Co to było? Nie uderzyłem go w ogóle. O. Chciał chociaż dobić, kurczę, no. Sporo expa. Dobra. Huh, szybka akcja. Chodźmy teraz tutaj. Okej, okay, żyjemy. Fantastycznie. Czas to sobie oznaczyć. Jest nasz robocik, świetnie. Jak znajdę jakieś ognisko, to bym chętnie z niego skorzystał i przygotował sobie kolejne fragmenty mięska. Muszę częściej na zwierzynę tutaj polować. Definitywnie, bo za mało mam wrażenie tego jest. O. Może z ciebie coś wypadnie, chociaż. Kość. Właśnie tak nie wiem, czy bomblo zwierz to brzmi jak coś, co chcielibyśmy jeść. O Jezu. Ciebie to już w ogóle, nie? Czy tam jest portal u góry? Czy źle się wydaje? Mam wrażenie, że tak mignął. O, jaki wodospad. Patrzcie, jaki nurt tutaj jest silny. Oho, zarażony. Oni są mocni. Au. Piękna dobitka. O, co tu się stało? W kogo on strzelał? Nie wiem, czasami mój własny robot mnie przeraża. Dobra, no gdzieś w tym kierunku. Niemalże jest, znaczy to gdzieś raczej na tej górze będzie. Także prawie jesteśmy, można powiedzieć. Ładnie tu swoją drogą, taki biom przejściowy między bardzo zalesionymi terenami, a właśnie takimi mroźnymi. To pamiętam takie struktury z Ignadoną bardzo. O Boże, znowu ci. No tak, są takie właśnie mutacje związane z tym mrocznym Eleksem. O.
Dobrze, to badanie polega na zasadzie, że mówi, no tak. Kolejny fragment DNA. Zostaw jeszcze jeden. Dobrze, zapisał współrzędne na moim adiutorze. Możemy się teleportować? Nie? Okej. Okay. Za dobrze by było. Ale teraz chyba mogę, co? To nie atakuje mnie, tylko mojego pomocnika. Pewnie, że tak. Dobra. To może ewentualnie sprawdzimy górę. W tym wypadku. Wiesz co? To mnie kusi, żeby zobaczyć, jakie obrażenia mi zadaje. Hej, oni są do zabicia. W sumie. Ciekawe, czy coś z nich sensownego wypada. A dobra, wiecie co, może lepiej nie, bo morkoni będą mnie mordowali, pewnie na mój widok będą, wiecie, dostawali już wściekły jakiegoś i będą musieli mnie skrócić o głowę. Dobra, ale jeżeli na górę, to droga tu nie będzie prosta i przyjemna. O Boże. No właśnie. Tego się obawiam. Mogę zgasić lampkę, niepotrzebnie się świeci. Kurde, może serio tędy? A nie u morkonów. Myślę, że morkoni by tego chyba nie trzymali u siebie, co? Ale z drugiej strony może to byłoby, nie wiem, jakieś źródło ich wiary nawet, taki mroczny Alex. Wiecie, jakoś tam połączone, może to byłoby z ich wyznaniem. No zobaczymy. Jak nie będzie teraz tego tutaj, no to mam potwierdzenie, że to na pewno się znajduje się gdzieś tam w podziemiach i będę musiał jakoś się nagimnastykować, aby jednak przekraść się tam. Przez ich szeregi jakoś. Może dziwne stąd głosy tutaj dobiegają. Co jest? Znowuż? O Boże, człapacz! To jak w The Last of Us 2 po prostu się czuję. No ale wiadomo, że w miastach muszą być najgorsze po prostu bestie i najwięcej jeszcze ich. To naturalne. O, to jest tutaj. Świetnie. Czyli ten lepszy scenariusz się staje faktem. O. Aha. Jest level. I teleporter. Miło. Dobra. Thompson Town. Okej. Okay. I do Dokinsa. Czyli jeszcze mnie atakują niby. Nie będę się leczyć teraz, myślę. Sobie skorzystam z jakiegoś łóżka, żeby się bezpłatnie wyleczyć już. O Boże. Cały czas mnie gonią, serio? Już bez jaj. Pomogę ci! Co jest? Oj, niedobrze. O Jezu, przez ścianę oni przechodzą. Boże, ile oni życie mają. Co to było? Ona się potknęła, czy to był atak? Ale ten mój robocik naprawdę daje sobie radę. O! Wow! Co się stało? Dwóch jednym ciosem. Coś pięknego. Nie teraz. Nie teraz. Jestem pod atakiem. Nie teraz. Nie teraz. O Boże, no ile jeszcze? O, żyła Alexu, miło. Czyli już nie jestem pod atakiem. Na to wychodzi.
Tylko tyle? Okej. Zróbmy mięsko. Tytanowy kubek. Brzmi jak coś drugiego. Uszkodzona kusza bojowa. Weźmy wszystko. Jakie są wymogi, żeby z takiej kuszy korzystać? Trochę szkoda, że... Zaraz. Szkoda trochę, że nie można... Szybko jakoś tych rzeczy znaleźć. Zręczności dużo wymaga, cholera. No, podobnie jak łuki, nie? Dobra, dobijemy tak siłę. Jest i punkcior przeważający i możemy korzystać z jeszcze lepszej broni. Najlepszej, jaką mam. Szczerze. Fajnie byłoby go ulepszyć generalnie. No. A, możemy ten nóż zabrać i tak dalej. Tu jeszcze chyba coś jest. Mały eliksir, karton papierosów. Dobra. No i moi drodzy, przeniesiemy się do Bastionu, ale już pogadamy z Dawkinsem sobie w kolejnym odcinku, który prawdopodobnie jeszcze dzisiaj się na kanale pojawi, także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie o kciuku w górę. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco. No i wcale jakiś taki króciutki odcinek nie wyszedł, muszę się bardziej pilnować niestety, ale no mam nadzieję, że zrozumiecie. Do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się i... Papa. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.